Polskie tańce narodowe to 5 tańców, które w historii i w kulturze naszego kraju odegrały bardzo ważną rolę. Ich historia zaczyna się w wieku XVI, kiedy to już widać pierwsze sygnały rytmów tanecznych, które kojarzą nam się z dzisiejszym polonezem czy też mazurem. Ale rozwinęły się te rytmy dopiero w wieku XVI i XVII. I wydaje się, że właśnie początek wieku XVII to jest ten okres, kiedy mamy już dojrzałe tańce pod nazwą polonez i mazur. Polonez jest tańcem dostojnym, dworskim, którym paradują dostojnicy na dworach królewskich, w tym między innymi w Warszawie i w Dreźnie. Mazur jest tańcem, który jest manifestacją życia dworzan. Już w wieku XVII używano nazwy polski, ale nazwa polonez, tak jak myślimy, w wieku XVIII zaistniała na stałe. Był to taniec bardzo elegancki, występowało w nim również wiele elementów charakterystycznych dla szkoły francuskiej. Charakterystyczne kroki, które przypominały pas de bourrée, do boku, w lewo, w prawo, ale najważniejszy i tak był pochód uroczysty, w którym można było pokazać swoje dostojeństwo. Bardzo ważne były gesty, które wykonywano do innych tancerzy, którym czczono wszystkich, którzy zgromadzili się na sali. Bardzo istotnym było oddanie czci partnerce. Bardzo ważnym było pokazanie, że ja jestem kimś. To był polonez. Mazur na tym tle był tańcem radości, tańcem wesela, ale też flirtu. Tańca, który zwodził, który przeganiał. W tańcu tym również wymieniano się partnerami, ale zawsze wracano do tego samego. Właśnie przekazywać to miało również walory moralne, że w polskiej kulturze ważna jest wierność swoim partnerom i przyjaciołom. Dziś może nas to dziwić, ale trzecim tańcem w zestawie polskich tańców narodowych był kozak. Nie dziwmy się jednak temu, ponieważ tereny dzisiejszej Ukrainy należały do korony polskiej. Tak więc fantazja, pewne zainteresowanie kulturą kozaków sprawiło, że taniec ten pojawił się nawet na dworze królewskim. Szybko jednak zmieniono zainteresowania, ponieważ odczuwano tą
odległość kulturową i to, że jednak nie wiąże się to z polskim etnosem. W to miejsce wszedł pod koniec wieku XVIII krakowiak. Taniec chłopów małopolskich, który został zebrany w różnych wsiach i połączony w jedną całość ochrzczoną nazwą krakowiaka. Krakowiak zaczął być najpierw popularny jako forma pieśni. Dopiero na przełomie wieku XVIII i XIX zaczęto tańczyć na salonach. Ale nastąpiło coś takiego niesamowitego, że tańce te przede wszystkim były popularne na salonach na terenie Mazowsza, a także na Kresach. Mniej na salonach szlachty, ziemiaństwa na terenie Małopolski. Później jednak i to się zmieniło i rzeczywiście szczególnie druga połowa XIX wieku była tym czasem, kiedy krakowiak był uwielbiany przez całe ziemiaństwo, a także przez mieszczaństwo w dużych miastach. Co o tym zadecydowało? Przede wszystkim moda na nową formę kuligową, a mianowicie na inscenizację Wesela Krakowskiego. Tą inscenizację wzorowano na balecie Wesele Krakowskie w Ojcowie. Krakowiak stał się stałym domownikiem salonów w dużych miastach, resursach i we wszelkiego rodzaju również salach balowych ziemiaństw. Oprócz krakowiaka do kanonu tańców polskich w wieku XIX wszedł również oberek. Oberek zaczął być popularnym tańcem polskim na salonach, wtedy, kiedy idee romantyzmu były już w pełnym rozkwicie. Już było parę lat po balladach i romansach Adama Mickiewicza, kiedy najpierw na salonach warszawskich zaczęto wykonywać oberki. Stało się to gdzieś między rokiem 1830 a rokiem 1840. Przed rokiem 1870 tańce te obowiązkowo kończyły bale, a również po godzinie 12, po północy, właśnie dominowały przede wszystkim oberki. Oberka uzupełniono również o kujawiaka, który stał się takim elementem na początku tylko wtrącany w przebieg oberka, aby dać wytchnienie tancerzom i jednocześnie dać poczuć emocje miłosne młodym, a więc od nastolatków, bo od mniej więcej 15 roku życia można było tańczyć już na balach, aż do mniej więcej 30 roku życia. Te 5 tańców, które wymieniłem, stały się w XIX wieku
kanonem polskich tańców narodowych i trwają do dzisiaj. Były próby wprowadzenia również tańców góralskich, kaszubskich, śląskich, ale wszystkie te próby nie wypaliły i w zasadzie pozostaliśmy wierni temu romantycznemu kanonowi. Tańce narodowe nie obowiązywały tylko na salach balowych, ale często wychodziły poza nie. Kiedy to się działo? Między innymi były ulubione zabawy w gospodarstwo w wieku XVIII i szczególnie w jego drugiej połowie uwielbiano przebierać się za wieśniaków i tańczyć tańce narodowe właśnie w takim anturażu jakiegoś dworu, w którym można rozstawić było stoły i na murawie potańczyć. Nie tylko jednak sprowadzało się to do tego typu zabaw. Również tańce narodowe mogły wystąpić w sytuacjach zupełnie nieoczekiwanych, jako na przykład manifestacja patriotyczna w teatrze. Znamy taki przypadek, kiedy wystawiano pierwsze spektakle po wybuchu Powstania Listopadowego, że publiczność zażądała od dyrekcji teatru wyrzucenia wszelkich foteli z parteru, otwarcia kurtyny i wpuszczenie publiczności na parter i na scenę, po to, by razem również z artystami teatru do improwizowanej muzyki tanecznej przez orkiestrę wykonać Mazura, Krakowiaka i zamanifestować, że cała publiczność, niezależnie od tego, gdzie zajmowała miejsca uprzednio, i artyści stanowią jeden naród. Z Żyrardowem wiąże się również i jedna ciekawa historia. Dziś traktujemy pieśń patriotyczną jako pieśń dostojną. Natomiast zapominamy o tym, że w okresie strajków, tych rewolucji robotniczych, protestów, w tym między innymi głośnego strajku żyrardowskiego, wykonywano również pieśni, które były utrzymane w rytmice tańców narodowych, głównie zresztą Mazura. Znanym takim utworem związanym z Żyrardowem było Oto nadszedł maj uroczy, ale również nie zapominajmy o tym, że ci aresztowani wykonywali również w więzieniu na przykład Mazura kajdaniarskiego. Skoro już mowa o Żyrardowie, wspomnieć należy, że wcześniej była to Ruda Guzowska, a w tej części Mazowsza działała tutaj jedna z najbardziej znanych kapeli żydowskich, która obsługiwała jednocześnie i Sobańskich w Guzowie, i dwory okoliczne, ale również pierwszych przemysłowców, którzy się tutaj pojawili, i głównie ich repertuar stanowiły polskie tańce narodowe. Polskimi tańcami narodowymi interesowali się również królowie. I nie było to bezinteresowne. Pierwszym królem bardzo zainteresowanym polskimi tańcami narodowymi był August II Mocny. Nie był on Polakiem, był Niemcem z Saksonii. I tak się złożyło, że naprawdę nie za bardzo go początkowo widziano na tronie Polski. On to lekceważył, ale w pewnym momencie zauważył, że to lekceważenie jest bardzo niemile widziane przez Polaków. Nawet przez moment stracił polski tron. Kiedy udało mu się wrócić na ten tron, starał się jak najbardziej pokazać, że jest członkiem wspólnoty kulturowej z Polakami. Jeśli nie można było stać się członkiem wspólnoty narodowej, to przynajmniej kulturowej. Sam rozpoczynał polonezem jak najbardziej każdy bal, a Mazur miał stałe miejsce na dworze w Dreźnie. Oprócz tego jego syn, który nie za bardzo miał warunki ku temu, żeby tańczyć, uwielbiał poloneza i często do tego poloneza przebierał się w kontusz w polskich barwach narodowych. Kolejny król polski, Stanisław August Poniatowski, uchodzi natomiast za jednego z najdostojniejszych polskich tancerzy w wieku XVIII. Bardzo wielu dworzan wypowiadało się bardzo pochlebnie o królu, również tak wypowiadali się goście dworu, ale po
40 roku życia, kiedy ukończył 40 lat, król przestał tańczyć inne tańce, a już tylko i wyłącznie tańczył poloneza. Chciał pokazać swoje dostojeństwo, swój spokój, swoją harmonię wewnętrzną i panowanie nad wszystkim. Żeby na tym historii nie zakończyć, to chciałbym jeszcze dopowiedzieć, że to, co zaczął August II Mocny, trwało na dworze drezdeńskim aż do 1918 roku, a więc do końca panowania jego dynastii w Saksonii. Wszelkie bale zaczynano polonezem, a kończono mazurem. Podobnie rzecz miała się również na dworze w Petersburgu. Pamiętać należy, że Aleksander I, zwycięzca, ten, który pokonał Napoleona, chciał zamanifestować również, że wykonuje pewne gesty pojednania wobec Polaków i właśnie w Warszawie nauczył się tańczyć poloneza. Ale na tym nie poprzestał. To uczynił z wyrachowania, a mazura nauczył się z zainteresowania i wprowadził do niego nowy element. Bieg poprzez wszelkie sale Zamku Królewskiego w Warszawie. Tylko koronowane głowy z zagranicy zachwycały się polskim tańcem narodowym. Tym tańcem narodowym zachwycali się też mieszczanie, zachwycali się dworzanie w innych ośrodkach, w tym Francja, Niemcy. Przede wszystkim Niemcy stali się dla nas promotorami polskich tańców już właśnie w wieku XVIII. Sam ślub stulecia, tak zwany w roku 1719, syna Augusta II, z córką cesarza austriackiego, stał się pretekstem do wypromowania poloneza. Ale poza polonezem takim wielkim zainteresowaniem zaczął się cieszyć mazur. Na początku we Włoszech, gdzie jedna z córek Augusta II była księżniczką i potem królową. Oprócz tego mazur zrobił karierę w okresie wojen napoleońskich nie gdzie indziej, jak właśnie na terenie Francji. Tam, gdzie sojusznicy, zachwyceni tym, jak polscy ułani oficerowie potrafią tańczyć na balach, chcieli się tego samego nauczyć. Nie było łatwo. I dlatego po jakimś czasie postanowiono stworzyć nowe tańce. Takim tańcem była La Mazurka, ale również La Varsovie. To były tańce wzorowane na mazurze, ale przekształcone troszeczkę z udziałem kroków walca, troszeczkę z udziałem elementów kadryla, tak aby Francuz, który nie był rodowitym Polakiem, mógł łatwiej przyswoić sobie elementy kultury polskiej, które na salonach były bardzo w owym czasie pożądane. A więc to był ten okres, kiedy mógł być może Philippe de Girard również poznać polskie tańce, być może za przyczyną polskich oficerów będących we Francji, a być może właśnie za przyczyną nauczycieli francuskich tańca, którzy właśnie przekształcili polskiego mazura i wprowadzili go na salony jako La Mazurka i La Varsovie.
Nie sposób mówić o polskich tańcach bez mówienia o kostiumie, który warunkował z jednej strony to, jak tańczono, a z drugiej strony również uwypuklał pewne wartości w tańcu. Przede wszystkim trzeba powiedzieć o kontuszu. Kontuszu, który nie był oryginalnym polskim strojem, ale zadomowił się w wieku XVI i w wieku XVII nie wyobrażano sobie już kultury szlacheckiej bez obecności kontusza. Bardzo duży wpływ miał ten strój na choreotechnikę samego poloneza. Niemożliwe były jakoś bardzo obszerne ruchy, jakoś bardzo dynamiczne układy. Raczej możliwe było dostojne paradowanie. Ale właśnie to dostojne paradowanie było uwypuklane przez kontusz, które podkreślało dostojność sylwetki. Inaczej trochę było z Mazurem. Najbardziej choreotechnika Mazura rozwinęła się w wieku XIX, kiedy właśnie odstąpiono od kontusza. Najpierw go skracając, a potem w ogóle od niego odstępując i wprowadzając w to miejsce bardziej obcisłe, strzeliste stroje, modne z początku wieku XIX. Nie bez znaczenia pozostawał również mundur wojskowy, w tym mundur oficerski, najbardziej ponoć według teoretyków tańca, ale również samych nauczycieli, młodzieńcowi najbardziej pasował mundur właśnie oficera kawalerii z obcisłymi spodniami, który najlepiej sylwetkę w tańcu Mazura uwypuklał. Poza tym okresowo wymyślano również inne tańce, na przykład czamarę. Czamara, która właśnie w latach 60., 70., a nawet 80. wieku XIX miała stać się taką namiastką kontusza. Ale historia tańców narodowych to nie tylko wiek XVII, XVIII, XIX. To również wiek XX i XXI. No właśnie, czy zawsze te tańce były w modzie? Nie zawsze i różnie to się układało. Polonez zachował do dzisiaj, co prawda, jakąś swoją rolę, ale jest to tylko i wyłącznie rola ceremonialna. Nie jest to już zabawowa. Dłużej utrzymywał się w takiej praktyce salonowej Mazur, który bardzo popularny był na salonach dużych miast i również na salonach szlacheckich do początku wieku XX. Natomiast w miasteczkach mniejszych, jak również wśród społeczności mieszczańskiej, nawet w okresie międzywojennym zachowywał jeszcze pewną swoją popularność. Inaczej było z krakowiakiem, oberkiem i kujawiakiem. Kiedy nastąpiła demokratyzacja życia społecznego, wtedy właśnie
coraz częściej, coraz chętniej sięgano z większą swobodą właśnie po te trzy tańce. Ale tak czy inaczej i powoli zaczęły wkradać się inne tańce, tańce dancingowe, które wyeliminowały z praktyki te tańce, tańce narodowe i trzeba było dla nich znaleźć inną formułę. I tę formułę znaleziono właśnie z pomocą szkoły i również środowiska pedagogów wychowania fizycznego. W roku 1934, po długotrwałych przygotowaniach, wprowadzono taniec narodowy do programu nauczania szkół powszechnych. W tym programie tańce narodowe funkcjonowały do lat 60. XX wieku. I potem wydawałoby się, że historia ta kończy się, ale tak się nie stało. Mnóstwo zespołów folklorystycznych, jak również klubów tanecznych, chciało ciągle nawiązywać jeszcze do tych tańców narodowych i dzieje się tak do dnia dzisiejszego. Dziś tańce narodowe są również obecne w polskiej kulturze narodowej. Są wyrazicielem jednocześnie cech narodowych, ale również nawiązaniem do naszej przeszłości historycznej. Polonez nawiązuje do czasów monarchii, do czasów, kiedy królowie polscy byli panami olbrzymich terytoriów państwa, które było do pewnego czasu mocarstwem w tej części Europy. Jeśli chodzi o Mazura, ten wyraża bardzo często nie tylko dostojeństwo, ale bardziej przede wszystkim młodzieńczą fantazję, w tym fantazję, jaka cechowała między innymi ludzi toczących boje o niepodległość w wieku XIX. Krakowiak nawiązuje przede wszystkim do insurekcji kościuszkowskiej, ale również wyraża szumną żywiołowość również ludu polskiego. Na tym tle oberek jest czystym żywiołem towarzyskim, zabawowym, takim przedstawieniem wszelkiej żywotności. I Kujawiak, który do tego wszystkiego dokłada krople sentymentalizmu, delikatności i romantyczności. Z tymi elementami jesteśmy obecni i możemy bezpośrednio obcować, idąc w taniec.